Witajcie kochani. W dzisiejszym programie chciałem powiedzieć kilka słów na temat podróży astralnych. Otóż podróże astralne zazwyczaj odbywają się podczas snu. Jeżeli osoba śpi w głębokim śnie, wówczas ciało astralne wychodzi w podróż. I chciałem powiedzieć, że tak naprawdę dla osób duchowo zaawansowanych, dla baktów najwyższej osoby Boga, dla osób, które służą najwyższej osobie Boga, po prostu te podróże astralne nie odgrywają jakiejś ważnej roli. Po prostu jest to produkt uboczny rozwoju duchowego. Jeżeli człowiek się rozwija duchowo, te podróże astralne naprawdę nie są dla nas tak bardzo istotne. One po prostu są i taki bakta, który po prostu jest zaawansowany duchowo, zwraca więcej uwagi na to, żeby być usytuowanym w miłości do Najwyższego Boga, służąc Najwyższemu Boga i służąc mistrzowi duchowemu, jak koncentrując się na podróżach astralnych. Wiadomo, że ciało astralne jest powiązane z ciałem fizycznym takim specjalnym, jakby taką linką, która jest kolor jakby platynowy i ta pochodzi tutaj ze splotu słonecznego. Dlatego osoby, które podróżują astralnie, które odrywają się od swojego fizycznego ciała i są w głębokim śnie lub transie, po prostu ja nie polecam budzenia takich osób w gwałtowny sposób, ponieważ może dojść do odseparowania się ciała astralnego od ciała fizycznego, w wyniku czego może nastąpić zgon danej osoby. Dlatego gwałtowne budzenie osób, które są w transie, które są w śnie, gwałtowne przywracanie ich do świadomości zewnętrznej może spowodować to, że po prostu dana osoba może nawet umrzeć. Jest to bardzo delikatny temat, dlatego właśnie mówię o tych podróżach astralnych, ponieważ wielu Polaków jest zafascynowanych tymi podróżami astralnymi i że można po prostu mieć podróże astralne, potem można mieć pamięć, co się działo w nocy, gdzie byłem astralnie, w którym miejscu. Oczywiście ciało astralne, jeżeli jest jogin, który kontroluje te podróże ciała astralnego, on może po prostu dzięki swojej sile woli po prostu prowadzić to ciało astralne w dany punkt, na daną planetę, może przenieść się nawet na inny system planetarny, właśnie kontrolując swoje ciało astralne. Jeżeli osoba nie kontroluje ciała astralnego, to po prostu to ciało astralne po prostu sobie chodzi w różnych miejscach, czy po ulicy, czy w jakimś miejscu, czy w lesie, czy gdziekolwiek. Po prostu ja jako bakta Najwyższej Osoby Boga nie zwracam specjalnie uwagi na zajmowanie się tymi typowymi podróżami astralnymi, z tego względu, że to jest materia ze świata materialnego subtelna. Materia tak zwana subtelna. Duchy i w ogóle podróże astralne to jest materia subtelna. Dlatego osobiście nie przywiązuję wagi do tego typu rzeczy. Na marginesie chciałem Państwu zaproponować, iż nasza firma Energy Aaron produkuje podkładki Aaroni Superhuman, które harmonizują struktury wody, kładąc dzbanek na takiej podkładce, czy ewentualnie owoc, czy warzywa, czy jakikolwiek inny produkt, który zawiera jakikolwiek płyn. Ten płyn czy w owocu, czy w danym warzywie się zharmonizuje i wówczas warzywo, czy jakakolwiek sok, czy woda są po prostu o wiele wyższą wibrację mają jak normalnie. To jest właśnie podkładka Aaron Superhuman, ta średnia. Tu mamy podkładkę tą dużą, która jest właśnie do harmonizowania też wody. To jest właśnie ta duża podkładka. Tu mamy tą mniejszą podkładkę, która jest do portfela. Ona tak właśnie wygląda, proszę się przyjrzeć. To jest właśnie ta mała podkładka. I tutaj mamy odpromienniki, które produkuje nasza firma na Teneryfie. To jest właśnie aronit osobisty do kieszeni. Jest bardzo zdrowy, bardzo polecam Państwu ten odpromiennik, naprawdę warto go nosić. To jest odpromiennik, który jest na zabezpieczenie domu. To jest właśnie odpromiennik home office, który zabezpiecza nasze biuro, nasz dom przed szkodliwym promieniowaniem. I odpromiennik, który jest na zabezpieczenie samochodu, travel, to jest właśnie ten.
Ukazał się w tej chwili niedawno nowy promiennik, to jest właśnie zielony promiennik Garten, który jest właśnie ten zielony promiennik, który powoduje, że nasze owoce w naszym ogrodzie i kwiaty rosną o wiele, są piękniejsze, warzywa są o wiele lepszy smak mają, są niektóre warzywa i owoce są większe. To właśnie odpromiennik, dzięki odpromiennikowi naszej firmy Energy Aaron, to jest odpromiennik Garten, proszę się przyjrzeć, on ma taką tylko roślinkę, właśnie tutaj rośnie, tutaj z przodu. To jest właśnie odpromiennik na ogród. Także dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w następnym programie.